Sebastian Skalski. Artysta o niezwykłej osobowości i wielu talentach. Jeden z najsympatyczniejszych i najpopularniejszych fotografików portrecistów. Od ponad 20 lat cenią jego talenty i charyzmę osobowości filmu, teatru, estrady, mediów, biznesu, jak również ludzie kochający piękno. Skalski to człowiek orkiestra, autor albumów i książek, wystaw, fotoobrazów na płótnach, kalendarzy, tekstów piosenek, spektakli muzycznych i płyt. Prestiż i popularność przyniosły mu album i wystawa fotografii Apetyt na kobiety, w którym sportretował 100 wyjątkowych kobiet XXI wieku, jak Hanna Bakuła, Ewa Błaszczyk, Hanka Bielicka, Urszula Dudziak, Bożena Dykiel, Katarzyna Figura, Magda Gessler, Anna Maria Jopek, Kaja, Irena Kwiatkowska, Jolanta Kwaśniewska, Joanna Liszowska, Laura Łącz, Alicja Majewska, Ewa Minge, Maja Ostaszewska, Beata Pawlikowska, Krystyna Prońko, Irena Santor, Joanna Synyszyn, Hanna Śleszyńska, Danuta Stenka, Nina Terentiew, Małgorzata Belewska czy Beata Tyszkiewicz, która po sesji z Sebastianem powiedziała: Sebastian Skalski, sam urok i wdzięk. Profesjonalizm i gust, którego mogą inni mu pozazdrościć. Ambitny, pracowity, urokliwy. Miałam okazję być przez Sebastiana fotografowana. To była wielka przyjemność i rezultatem piękne zdjęcia. Jestem szczęśliwa, że los nas zetknął. Każdy, kto poznał Sebastiana i widział jego pracę, zgodzi się, że porównywanie tego artysty do mistrzów Pedro Almodovara i Andy Warhola nie jest przypadkowe. Skalski, podobnie jak Almodovar i Warhol, jest wszechstronnym i utalentowanym artystą, lubiącym wzbudzić kontrowersje i skrajne uczucia. Nie odbył się też bez nich międzynarodowy projekt 15 minut sławy by Sebastian Skalski. Inspiracją dla projektu jest magiczny Nowy Jork i legendarny malarz Andy Warhol, który ogłosił, że w przyszłości każdy będzie miał swoje 15 minut sławy. Oglądając wystawę, ludzie są pod wielkim wrażeniem, kiedy na własne oczy podziwiają fotoobrazy na bawełnianych płótnach. Prace są ogromne, metr na metr. Ich majestatyczność zadziwia, a Sebastian Skalski objawia się jako wytrawny i liryczny portrecista, kolorysta. Jego fotoobrazy cechuje pasja i silny wpływ sztuki pop art. Premiera 15 minut sławy by Sebastian Skalski odbyła się 3 grudnia 2012 roku na zaproszenie legendarnego Domu Artysty Plastyka w Warszawie. Natomiast 1 grudnia wernisażem w Galerii Pięknego Wnętrza Skalski po 9 latach twórczej nieobecności powrócił do rodzinnej Łodzi. Witam wszystkich Państwa w galerii DAW 3 na wernisażu 15 minut sławy Sebastiana Skalskiego. 15 minut sławy by Sebastian Skalski to projekt artystyczny, który prezentuje portrety w formie fotoobrazów obartowskich bardzo ciekawych Polaków XXI wieku. Mamy portrety znanych aktorów, piosenkarzy, malarzy, pisarzy, reżyserów, stylistów, ludzi związanych z upiększaniem ludzi, nie tylko pod kątem urody, ale również i duszy. Ten projekt to spotkanie ludzi sztuki, ale ludzi również bardzo wrażliwych, ludzi, którzy marzą o tym, aby przeżyć coś niezwykłego. Zapraszam gorąco, Sebastian Skalski.
bardzo fajne spojrzenie na człowieka, na jego twarz, na jego sylwetkę i wydobywa to, co jest najciekawsze w człowieku, wydobywa jego wnętrze i za to ja mu jestem wdzięczny i za to mu dziękuję. Bardzo serdecznie i bardzo uprzejmie, oczywiście w imieniu Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, jak anonsowano, Jacek Maślankiewicz prezesuje Okręgowi Warszawskiemu. Dom Artysty Plastyka, to tak woli drobnego takiego sprostowania, jest jedynie elementem umożliwiającym, a no co, no prezentację sztuki. Sztuki, dużej sztuki o różnych wymiarach, o różnej szerokości, głębokości, różnych znaczeniach. Ja się bardzo cieszę. Chciałem podziękować szalenie Sebastianowi. Sebastian Skalski, serdeczne gratulacje i podziękowania. Podziękowania dla was wszystkich, że jesteście. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie tutaj, a 15 minut sławy to 15 minut Sebastiana Skalskiego i to jest wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Uważasz, że to będzie tylko 15 minut? Nie. Dzisiaj jest twoje 15 minut i mam nadzieję, że będzie trwało jeszcze bardzo, bardzo długo. Życzymy Sebastianowi, żeby takich portretów i takich pomysłów, jak te dzisiejsze, które widzimy. Ja zobaczyłam swój po raz pierwszy. Nie powiem, że jestem zachwycona, ale podoba mi się. Także mam nadzieję, że będzie rozwijał swój talent twórczy i co roku będzie nas zaskakiwał coraz to nowymi pomysłami. Zastanawiam się, jak to się zaczęło i muszę powiedzieć, że nie jestem w stanie sięgnąć pamięcią tak daleko. Faktycznie Sebastiana znam już bardzo długo. I pierwsze zdjęcia, które mi zrobił, cały czas używam i cały czas należą do czołówki moich ulubionych zdjęć. Bardzo mi się podoba w pracy z Sebastianem to, że podczas sesji cały czas, mimo to, że prowadzimy swobodną rozmowę, to on cały czas patrzy na swojego rozmówcę jako na modela i cały czas nie zapomina, że jednak spotkaliśmy się po to, żeby zrobić zdjęcia. Mówię o tym dlatego, że często jest tak, że jak rozmawiam z fotografami, ja na ogół opowiadam jakieś różne ciekawe sytuacje albo śpiewam też po to, żeby no, wprowadzić taką atmosferę naturalną, bo wiadomo, że zrobić dobre zdjęcia nie jest prosto. I wtedy ten fotograf się zasłuchuje albo bardzo się koncentruje na tym, co mówię, a nie na tym, żeby jednak robić zdjęcia. I właśnie to jest to, co też odróżnia Sebastiana od innych ludzi, że on cały czas jednak skoncentrowany jest na tym, po co żeśmy się tutaj spotkali. I potem to widać w tych zdjęciach, bo one są pełne dynamizmu, pełne takiej scenicznej, teatralnej akcji, a przy tym jeszcze kobieta wygląda pięknie. I ja myślę, że to jest też to, co dzięki czemu cały czas wszystkie kobiety do Sebastiana wracają, bo on patrzy jakby kobiecym okiem na kobietę.
Ewa Błaszczyk. A że Ewę lubię i cenię od czasów szkoły teatralnej, była to wystarczająca rekomendacja, żebym się zgodziła na sesję. I rzeczywiście było to tak, że Sebastian przyszedł do mnie do domu ze swoim przyjacielem i zrobili bardzo szybko, bezkonfliktowo, przepiękne, dobre zdjęcia, nie wymagające absolutnie żadnej obróbki, żadnego Photoshopa. Więc byłam z tych zdjęć od razu bardzo zadowolona i wszystkie następne moje z nim kontakty były równie fajne i udane. Witamy wszystkich serdecznie, najserdeczniej. Dobry wieczór. Przede wszystkim dla mnie to jest w ogóle debiut, mam 33 lata i dla mnie to jest debiut towarzyski w Łodzi, ponieważ do tej pory nie udzielałem się na żadnych imprezach. Robię wyjątek dla Sebastiana, dlatego że czuję się wyróżniony, że jestem bohaterem jego wystawy, jednym z bohaterów. Bardzo, bym powiedział, rezonuje z wrażliwością Sebastiana i z takim pojechaniem. Dzisiaj w trakcie przemówienia zdałem sobie sprawę, że chłopak po prostu jest też strasznie inteligentny. Znaczy nie, żebym miał kiedykolwiek wątpliwości na ten temat, ale fantastycznie radzi sobie z publicznością. Ma coś takiego, czego jako aktor mu zazdroszczę, luz w kontaktowaniu się takim improwizacją z ludźmi, takim byciu showmanem. I to widać też chyba w jego twórczości, że to jest showmańskie. Jestem szczęśliwa, że jest to kolejna wystawa. Jako matka nie opuściłam żadnej. Byłam na wszystkich. Dzięki mojemu synowi jestem też rozpoznawalna, ponieważ uwiecznił mnie w swoich albumach, w swoich wydawnictwach. On jest szczęśliwy, ja też jestem szczęśliwa, że on tak żyje, że tak piękne rzeczy tworzy. Staram się mu pomagać ze wszystkich sił. Oczekuję następnej wystawy. Nadają charakter tej całej oprawie i uważam, że takie imprezy powinny się przede wszystkim odbywać w Łodzi.